Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. CF Montreal zmierzy się z New England Revolution. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Goście wystąpią w tym meczu w następującym składzie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. No to zaczęło się. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. A więc wciąż nie ma pierwszej bramki, choć teraz naprawdę to mogło wpaść. Świetna interwencja bramkarza. Będą się musieli bardziej postarać. Teraz oni mają piłkę. Zobaczymy, co z nią zrobią. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. A zatem strzela. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Duke. Jest próba strzału. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Rzuca piłkę przed bramkę. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Jest komu podać. Może im dać prowadzenie. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Spójrzmy na tę piękną bramkę raz jeszcze. Przyjmuje piłkę tyłem do bramki, po czym zręcznie się obraca i strzela. Takie zachowanie wymaga doświadczenia i spokoju.
otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Boateng. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Gustavo Bou. Nie daje sobie odebrać piłki. O, dobrze teraz zainterweniował. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Piłka w grze. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Jest próba strzału. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. No i po ataku zagrożenie minęło. Wanyama. Jest ciekawie, jak to rozegrają. Może teraz dobrze dograć do partnerów. No i odjechał teraz z piłką. Otwiera się okazja na dobrą akcję. Nic z tego, świetny refleks. Gustavo Bou. No, nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywal ich przytłoczy. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Dobrze teraz, będzie okazja. Uwaga, to jest setka. No, dobra, to była obrona. Mają teraz okres fantastycznej gry. Raz za razem grożą bramce przeciwnika. Kibicom to się bardzo podoba, ale czy wykorzystają sytuację? No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak.
Boateng. Bow. Stracona piłka. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Campbell. Musi teraz bardzo uważać. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Zbliżają się do pola karnego drużyny przeciwnej. Wciąż nie poddają się, jeszcze wierzą w remis. Ryzykownie, ale skutecznie. Bow. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Muszą teraz wracać, będzie niebezpiecznie. Może podgrzewać rywali. Co za obrona! Prawdziwy popis umiejętności bramkarskich. Kibicom za bramką na pewno zrobiło się gorąco. Mało czasu do końca. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie, Tomku. Tutaj mógł paść każdy wynik, ale fani na pewno cieszą się z właśnie takiego. To był naprawdę dobry występ. Zbierze solidne noty po tym spotkaniu. Przed meczem na pewno zwrócono na niego szczególną uwagę, ale nie udało się go upilnować i dał swojej drużynie prowadzenie. Myślę, że postawą w tym spotkaniu pokazał, że to od niego należy zaczynać ustalanie składu. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Jest próba strzału. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Otwiera się okazja na dobrą akcję. Nic z tego, świetny refleks. Co za obrona! Prawdziwy popis umiejętności